dobry, witam Was moi drodzy. Witam Was już z Polski, ale będę odpowiadał na pytania o odcinek rzymski i byłem w 100% pewny, że padnie pytanie, które jest pierwszym pytaniem Polimatów Plus, zadane tym razem przez Martikanne Chan. Skąd wzięło się i co oznacza tytułowe powiedzenie "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu"? Oczywiście Rzym dawniej był centrum ówczesnego świata, centrum komunikacyjnym, ale tak naprawdę, jak się nad tym dobrze zastanowimy, to w tym powiedzeniu jest pewien błąd logiczny, bo nie powinno to powiedzenie brzmieć "wszystkie drogi prowadzą do Rzymu", ale "wszystkie drogi prowadzą od Rzymu", bo to właśnie od Rzymu budowano drogi w kierunku prowincji i Rzym z tymi prowincjami był świetnie skomunikowany. I takim namacalnym dowodem na to był tak zwany złoty kamień milowy, którego pozostałości możemy oglądać na Forum Romanum do dzisiaj, ale dawniej ten kamień milowy wyglądał mniej więcej tak. I właśnie od tego kamienia milowego mierzone były wszystkie odległości w Cesarstwie Rzymskim i tak naprawdę ten kamień milowy wyznaczał takie symboliczne trochę centrum. Natomiast taka idea mierzenia odległości od jednego punktu pozostała i jest nawet widoczna w Polsce, dlatego że w paru przypadkach mierzymy je od tak zwanego kilometra zerowego i taki głaz, który symbolizuje kilometr zerowy, możemy oglądać w Warszawie na zbiegu Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej. Następne bardzo ciekawe pytanie, wynikające z ciekawej obserwacji, pochodzi od widza Andy. Czy ukrzyżowanie powstańców Spartakusa było przejawem widocznego do dziś budowania cmentarzy wzdłuż dróg? To jest niezwykle ciekawe, bo ja na przykład urodziłem się w Zielonej Górze i jedna z wyjazdowych dróg z Zielonej Góry, ulica Wrocławska, to jednocześnie ulica, przy której mieści się największy cmentarz w mieście. I podejrzewam, że takich przykładów znajdziemy więcej w poszczególnych miastach. Ale, co niezwykle ciekawe, taki zwyczaj też możemy odnieść do czasów rzymskich, dlatego że wzdłuż dróg najczęstszym widokiem były z jednej strony cyprysy, a z drugiej strony właśnie cmentarze. I miało to oczywiście pewien symboliczny wymiar, bo mamy coś żywego, drzewa, cyprysy, i coś mniej żywego, w tym przypadku cmentarze. I teraz, jeśli odniesiemy już się konkretnie do Via Appia, to tam były piękne przykłady takich nekropolii, między innymi zachowany grobowiec Cecylii Metelli, obok którego znajdował się taki mały kościółek, na którym napisane były słowa "Domine quo vadis", Panie, dokąd zmierzasz, a my ten cytat zapewne kojarzymy z powieści Sienkiewicza. I ostatnie pytanie pochodzi od widza o wdzięcznym pseudonimie Ziuteczek95. Ziuteczku, oto Twoje pytanie. A jak wyglądało budowanie takich dróg? Czy budowali je jacyś niewolnicy, czy jak obecnie coś na przykład obecnych firm? I faktycznie, poza tymi specjalistami, którzy taką drogę musieli zaprojektować, ktoś ją musiał wykonać. I co ciekawe, wbrew takiej logice, przynajmniej początkowej, nie budowali tego w przerażającej większości ludzie, którzy byli do takiej pracy przymuszani. A przede wszystkim rzymskie drogi budowali ci, którzy najbardziej na rzymskich drogach zyskiwali, czyli w tym przypadku żołnierze, którzy dzięki takim drogom szybko mogli przemieścić się w teren, gdzie powstało na przykład jakieś zapalne ognisko. Ale żołnierze, jeśli oczywiście tego dnia nie zajmowali się mordowaniem czy grabieniem innych terenów, te drogi budowali. Ale tutaj niektórzy cesarze, na przykład cesarz Klaudiusz, bardzo chętnie korzystali z dodatkowych zasobów i to były zasoby takie jak na przykład bardzo często gladiatorzy, jeńcy wojenni, więźniowie w ogóle i niewolnicy. I to, co jest niezwykle ciekawe, to jak na przykład patrzymy na polski system penitencjarny, to ta tradycja, w której więźniowie budują drogi, w dużej mierze nie przetrwała. Czyli mamy tutaj jakąś różnicę w odniesieniu do dróg, oprócz podobieństw, o których mówiłem w odcinku głównym. A ja tymczasem Wam bardzo dziękuję za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem.